Uwaga, uwaga! Rozpoczyna się turniej. Pierwszymi zawodnikami będzie Cichotka oraz Art. Obstawiajcie! Kto wygra? Dobra, daję 10 srebrnych na Arta. Kawalon daje 10 srebrniaków. Dawaj. Ktoś przyjmuje zakład? Mogę, no ja, mogę ja przyjąć? Oczywiście. Śmieję się. Dawaj, przyjmuj. Ty, żeby zostało w posadzie, to ja przyjmę ten zakład. Dobra. Czyli kto wygrywa? Twoim tak, zdaniem Cichota. Tak, tak, ja na laskę Arta, stawiam. Dawaj. 10, po 20 na Arta stawiam. Laska, nie zawiedź mnie. 20 i medalik. Daję szar. Art jest start. Sędzia wszedł na murawę, żeby nie oberwał. Co ja ci mówię tak za narzędzia, kurde? Artur, nie wiesz, po postawić się na Cichotkę, tak? Odno znajdę. Tylko iść na Cichotkę. Arze, tak, trzymaj! Dawaj, go starczy! Tak jest! Mocniej! Zdyki i kujawiaka! Nie przestawaj! Trzymaj gardę! Należało mu się, dawaj! Bez tego, bez hada jest ciężko ustalić, co akurat wybierasz, nie? Pięknie mu z dynki wyjechamy. Pięknie to uczyniłeś. O! Kości połamał. Kondycja już nie ta. Trzeba to naprawić. Dajesz Cichotka, dajesz. Arcik, dawaj go tam. Pięknie. Trzymaj gardę. Między żebra mu. Poddawaj się. Jaki bak, to co tam się dzieje? Co, jak ty? To była szarża. Ale to było normalnie. Matrix. Co to za magiczne sztuczki? Właśnie nie wiem, co się stało, ale mi się poblokowały te. Panie, co tu się dzieje? No, chyba się... To musiało boleć. Biedny brzuszek. Dawaj, Geriawici, płykaj, jedziesz. Ojdź. Ojk. O, przyjął na klatę dzielnie. Tequila 11 join the server. Tequila 11 has been renamed. Oh, gdzie ty jesteś, bro? Pewno latasz tu gdzieś. Napieraj! Olaf. Zaraz cię znajdę. Co tam w tym? Są dwa sierpy, setki. Napieraj gościa. A resztę masz, więcej nie mam narzędzi, trzeba będzie robić po drodze. Głupa, nie. Laguje? No. Aha. A i w tych koszykach tam gdzieś... Cześć panowie. Cześć, spóźniłem się. No to chodź cichy, szybko. Chodź, jeszcze zdążysz. Pierwsza marka, standardowo, ja. No jak cichy wszedł, to ja wiem, kto obstawia z finału. Jak ładowuje się, tak jakoś dziwnie wyszło. Wkurzałem się, no, nie zdążę. Arcik, dajesz! Tylko ja nie wiem, ile mu jeszcze tam zostało, nie? Dawaj go, Denis. Już ucieka, zobacz. No, Trytonis, podbijamy stawkę? Znaczy, podbijemy później, jak wejdziemy razem na arenę. Jeszcze się ładuje do...
Ja nie wiem, czy ty z Mieszkiem masz ten zakład, czy z Trytonitem, bo nie wiem, to pierwszy. Trytonitem. Trytonitem. No dobra. Coś muszę brać oprócz srebra? No, zbroja w własnym zakresie. Zbroja w własnym zakresie. A na co walczymy? No, czy na broń. Na co chcę? Nie dwuręczną, bo jednoręczny tarcza, albo bez tarczy. Broń też mam swoją wziąć? Nie, ja broń ci dam. Paki, jesteście twardzianami normalnie. Co? Już? Zestawienie! Wygrałem! Potykał się o własne nogi. On nic mi nie mógł. Dobra, nasza bogini spadła z... Dzielni wojownicy są już na arenie. Który z nich wygra? Kto walczy? Nie wiem. Jonan po prostu z Dargonem. Ale są dzielni. To jest najważniejsze. Kto walczy? Srebrników na Dargona, Clark. Zakłady już poszły. Stawiam na Ronana. Jeszcze? 5 srebrników na Ronana. Kto jeszcze dołoży srebra? A może ktoś rzuci złotem? Dobra, jedną bryłkę złota dorzucę. O, odważny się znalazł. Kawaler przyjmuje. Amulet z tymi klejnotami, nie? Przyjmujesz lichota? Tak, na 5 srebrników. 5 srebrników? Dobra, 5 srebrników, tak? No dobra, chyba że ktoś dziecię. Nie no, 5, bo 10 no wygrałem z tym. Z tym trenitem, tu trzeba kalkulować. To co, już tam nie mojego nikt nie przyjmuje. Ronan, dajesz. Napieraj! Dalej! Coś czuję, że przegrałem. Dajesz Dargon! To musiało boleć. Mocniej. Nie mogę skończyć. Przywal mu! Czyżby przyjechał cichy las? No, przyjechał cichy las. Czarny koń tego wyścigu. I walczy. Ronan, dawaj go tam, młotki. Cichy, jaką broń preferujesz? Krótki miecz. O, to już koniec? Nie, już? Przewrócił go. Bo tarczę można przewrócić. Bo, no, myślałem, że tu już przegrałem 5 tych, ale jeszcze mam szansę. To mam wpłacić ile srebrników za ten? Dwa. A kurde, ja z tego wywaliłem wszystko. O, ale się zmęczył. No. Okej. Co to był za cios? Ale go pierdyknął. Yes. No. Ronan, no kurna. Chłopie, postawiłem na ciebie. Teraz go dawaj. O, ale sieczka. O, ja, panie. I pan. Dobra, gdzie ty jesteś tu? Chota. Jedę. 5 zarobiłeś, potem dostaniesz. Potem już... Wjeżdża na skłon. Z całym respektem... Ready to serve.
No dobra, panowie. Zakłady? No, trytonit. Stawiam... Ja na mieszka 10 srebrników. No to przyjmuję. Trytonita stawiam 25. Cichy, przyjęta. Dobra. 25 na trytonita. Ale nikt nie przyjął. No to przyjmuję trytonita. 25 srebrników. Dwie bryłki złota. To będzie na tyle głupi. Cóż to był za cios? Standard była wykończeniem. Chyba przegrałem 10. O, coś nie w kondycji dzisiaj nasz wojak. Czy to nic Bęcki dostaje? No. Tytonik, nie zabierz mnie tam. Ale nikt nie obstawiał na ciebie, tak? Nie. A przeciwko Trytonitowi ja. Co obstawiam? 25, ja na Trytonita, ale... Z ekonomicznego punktu widzenia może przegrać. Ja obstawiłem 25 na Trytonita. No, ale nikt nie przyjął. Yes. Właśnie to na hali odbywaje. No, ciekawe. To wygra. Ciekawa sprawa. Znaczy ja już przegrałem, nie wiem, czy to toporem nie trafię. Toporem się nie bał. Yes. To ty, to co, cicho, to wygrałeś w sumie już ode mnie 30 srebrników, tak? Nie, no twojego nie przyjmowałem. A to kto mój przyjął, nikt? Nikt. Padł. Cicho, padł. Moje 10 srebrników. Gdzie jesteś? Stoisz? Ja też tutaj jestem na dole. To z kim walczę? Z Kavalornem. A to musimy z tego, z formacji opuścić. Jestem leśnikiem. Z Kavalornem, tak? Okej. Okay. Dodamy się do formacji. Okej. Okay. Dobra. No to logicznie, że na cichego bycha. Aj tam. Dobra, nie mam się nigdy, więc spoko. Przyjmuje ktoś? To obstawia, no obstawiacie? 10 na tego w czerwonym. Wysokie stawki lecą. Sergiu, ja podniosę jeszcze naszą tą. Do twojej będzie w sumie 20. Ode mnie 10 i... No ale twoje 10. Nie chcę przyjąć na tego. Na cichego. Jeden ja przyjął. No ja też na cichego stawiam. Jeden przyjął na czerwonego, więc ten drugi, tak? A to ja na Gabriela stawiam. Z kim? Ze mną. To startujemy, tak? To z cichotką, tak? Tak. Dobra. No, walczcie. Już mi się zaczęło. Emocje. Przyłóż mu! Nie przestawaj! Oj! Cichy, cichy, dawaj, bo muszę odrobić kasę straconą. Ej.
No, czy mistrz areny tym razem się wybroni? No, Gabrielowi zaskakująco dobrze idzie, zwłaszcza, że nie lubi walczyć. No. Co to było? Piruety, piruety, piruety. To zwód. Tańczący szablon. Sędzie zaraz w głowę dostanie. Długi miecz pękarci albo coś? Nie wiem, to toporem sprawdzałem odległość, to jest manie mi miał tą samą co normalny miecz mania, a ja nie mogłem trafić z topora na tą samą odległość, nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy przelicza inaczej na tym, na osobach, czy jak. Dobra, czas postawić dom. Ale nie mogę trafić. Wy nie tańczy, wy tańczycie jakiego Roberka czy coś? Tak. O, breczka. Ujawiaka. Oj. O, no chyba jakiś co to było? Widzę dziwnie. Ale przycięło. No. Baldi w końcu dostanie. Baldinka zarobi. Ale gdzie ty jesteś? Czemu tak biegasz? Oni teleportują się. To wyższa szkoła jazdy. No. Nie jest tak źle. Ichy chyba przegra. Chyba tak. Może no. Nie. Nie no, mam większe obrażenia. Mniej więcej na równe są. Na równe mniej więcej widzę obrażenia zadaję, tylko nie wiem jakie obrażenia, nie? Bo ty masz tą materiałówkę, ona w miarę chroni od obuchowych. I co zadaje więcej, wymusza więcej nie, ataków. Nie, ja zostałem potężnie łamą, tu przejdź spoko. O, ale przycięło. No. Ale go tyłek dostał. Pięty mu poszło. Nie, to walka, muszę przyznać. Ale zdrowo dostałem, kurde, na tęgie męski. Wiecie co, następnym razem moglibyśmy się wszyscy do formacji dodać. O. Jedna nie, formacja i... Ale nie, byśmy wszyscy widzieli na bieżąco jak to stoi. Nie wiemy właśnie kto ile ma życia, nie? W tym momencie. No. I to jest właśnie fajne, tak obserwujesz, bo nie wiesz to padnie. A jeszcze w trakcie, jak weźmie, zaznaczysz Ctrl H, to nie wiesz, ten atak wybierzesz i te. Nie widzisz żadnych informacji o obrażeniach. Po czym zaproszenie? Widzimy, co ile ma. Aha. Ale to my widzimy, a oni na arenie nie widzą. Nie, ale no i nie będziemy na razie przeszkadzać, tak? Dobra,
To ci, co będą na arenie, wcisną kontrol H. Skąd to jest skillować, to przyjdzie. Ale spierdolę, usuwam. Ooo! Nie, bardzo. A co przeciwko nam jest w ogóle? Cichy las? Mieszko? Aha. O, słuchaj, Bejowicz. Obrona. Róbmy formację, chłopaki. Ale jak? My kiedy dojdziemy do tej samej drużyny? Rób tą, rób klinową. Klinowa jest ten. Dawaj klina. Klinem ich. Będziesz sprawiedliwe tą szansę, ale spoko. No gdzie bijesz kobietę? Żartuję sobie. Rzucili to jest. A co ja tak padam dzisiaj? Dajcie w jednym miejscu trochę. No. Kurwa, parę razy twoich świadków. Tak to bywa. Macie tuniki, no też się chyba nie mylicie. Nie, ale wiesz, przy okazji, że miecz wyhaczył, nie? Mieszko pad. Drugi pad. Ostro chodzi, został jeden. Trzech na jednego teraz. Dasz radę. Nasz radę. Trytonit włączył się do walki. Trytonit na pomoc cichem. Ja nie mogę przecież się włączyć. Ja już schodzę z polewicu, bo ja już leżę, już mnie nie bicie. Ja myślę, że tutaj cichy się wykaże po prostu. Uniki robi dobre. Cichy! Ojej! Dozyryt, możesz mnie tu podleczyć? Mogę. Ja już jestem jak trup. Dobry, cichy jest niezły. Kurwa, zmachałem się. No, te oberwałeś przed. No, mało mi zostało. Jak teraz wygram. Trzech wariatów. W ogóle to im coś się zrobiliśmy, im coś? No. No, dobra, panowie.
Mają to słabo było, ale było. Stańcie zwycięzcy, stańcie sobie. Zwycięzcy z Ozyrysem się biją. Ja tego nagradzam, nie walczę. Dobra, to ja obstawiam na tego, na Trytonita. Stawię przeciwko mnie, kurde, ja będę podkładał. Dobra, stawiam na Cichotę 25 sztuk. Dobra, przyjmuję zakład. Cichota, dajesz. Przyjmuję zakład. To na kogo stawiasz? Ja? Na Trytonita. Ja stawiam na ciebie, 25. No walczący nie może obstawiać. To obstawia na tego Trytonita. Nikt się nie odnaży. Na Trytonita? Ja na Cichotę daję 25. No dobra, to ja na... Gdzieś... Dobra. Na Trytonita. Cichota, no lej tam. Dawaj teraz, no już tam pas, ledwo żywy. Wymęczysz go. Zasapać go? On się zasapie, bo on nie ma takiej siły woli jak ja. Jak my? O, dokładnie. Dawaj go. Biegaj, wiesz, tam niech on się pomęczy, a ty tam... A tam ci co? Czekaj, jeszcze zrób w tyłku, aha. Czekaj, podrać. Teraz go, już się tam męczy. Czemu ja nie mogę uderzyć? No też tak mam, jakiś jeden lat czasami był. Nie, że schodzi, że nie można walnąć. No. To ja tak schodzi cały czas. Tak z cichym latem walczyliśmy z deszczu, były jakieś takie dziwne rzeczy, nie? Nie wiem czemu. A, dobry strzał. To kurde, nic nie zrobiłeś, Cichota. Dobry strzał. Jak nie robię? 0-2. No to nieźle. Musisz z większej odległości strzelać, wiesz? No to jest teraz na przykład. Tak, żebyś miał, nie wiem, 2 metry od niego, nie? I w głowę na niego. O, widzisz, trochę lepiej. Od razu go biorę. Tylko zbroję ma, tylko nic nie ma zbroję. Ale zbroja to nie wszystko. O, to było dobre. Oj. Albinka, Wito się pyta, ile Albinka by to zrobiła. Nie wiem. Nie liczyłem. A, dobre. To było dobre. Pan biec nie mogę. Cichę, ja ci buty dawałem? Kurwa, gdzie jest sobie? Ile on tego jeszcze ma życia? Cichota dajesz. A człowieku, jeszcze ma 90%. Przy tym pancerzu? Ledwo dawaj, ty mu coś zdejmujesz, tak samo ledwo on ci zdejmuje. Cichota, musisz tu nas wyjeżdżać na rozmachanie, wiesz? Musisz tam wykończyć fizycznie. Ej, niedobrze. Baldi zaraz znowu dostanie. Ale co robił już? No... Ma softa... ściągniętego. Trochę.
Trochę. Musiał kilka razy dostać. Też obstawił walkę? No ja stawiłem. Nie, no. Ta walka jest bez chyba. Na cichotę postawiłem 25. A cichy postawił na... A ja żadny nie przegrałem. A na tytonika. I nie to, że go nie próbuję zabić. Nie no, widzę, że starasz tak się. Tak mu walnęłem za 5 z groszami. No. To jest różnica pancerza. To ja się powiem, że nie ma, bo podobnie uderza. Ale twardy jesteś. To nic, możesz mi zamienić bastarda na dwuręczniaka? Nie ma dwuręcznego. To nie. Już? Nie, jest nie. Tylko wywrócone. A. Bo 8,50 to jaki odr, jaki miałem ten. Ozer jest? Tak? Nie masz jakiegoś super długiego drewnianego miecza? Jest, coś się znam. Dwuręczny. Po to weź mi daj. Mam przy sobie, chcesz? Aż. Ooo! Nie. Tak masz, to daj mi wiesz, ten. Tak, 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 tylko po walce. Teraz, teraz. Ja wskoczę, pomogę ci, czekaj. Chodź, event zrobimy. A, to ci potem ode mnie, aha, no tak. Teraz walczysz ten dwuręczny, tak? Nie. Nie. Ten karty walczysz. Tak. Ten dwuręczny spróbował. W głowę mi walnąłeś. Otrąbał. No bo ja chcę pałką i do jaskini, nie? Nie, cichota, ty dobrze walczysz, naprawdę. Jak na taką zbroję tytonita, to powiem ci, że nie. Po prostu obydwaj nie mamy wprawy. Aj cicho. Ale krew poleciała, ale juchy. Ładnie mi no to za 9 było poszło. Mózg mi płynął ucha. A właśnie, jak ta się pozycja nazywała? Pięknie, pięknie. Która pozycja? To w pionie trzyma ten miecz do tyłu. W pionie do tyłu? Obrona... Kurna... Falcona? Coś... Jakoś to było. Że właśnie z niej w różnych kierunkach uderzali od razu. Chodzi ci z pozycji samuraja. To znowu w samuraja to było coś na J. A. Jungan to... Kurwa, już nie mogę sobie przypomnieć, jak to się nazywało. Znowu wciąż przyjeść tam w gardło, to było mem, nie? Z czego co pamiętam z Kendo. No, ale przegapił. Ale i tak dostał za 4,80. Daj mu bankę. 4,80. Popletaj kobietę. Cichota, ty masz tu wygrać, bo ja tu 25 srebra obstawiłem. Tak, ja przegram. Ale to nie będzie frajda, przynajmniej wygramy. Ale długo się trzymasz na nogę. Teraz go. Kurwa, ja mu 4,7. A staminę se zregenerował cwaniak. Nie trzymał nic. Trzeba jeszcze jedno uderzenie teraz chyba. Po nogach. O człowieku. Robina, dawaj go tam kopniakiem. Ile ma jeszcze życia? O kurwa. Człowieku. 80%. Ty masz jakieś ile masz jeszcze życia? Tu chodzi o to, że te miecze zadają niskie obrażenia, wiesz? Dlatego też nie mogę cię położyć, bo zadajemy niskie obrażenia. Większe a zarazem ty masz większą tak jakby obronę za pomocą ale kolczugi i tak dalej. Nie bardzo mam właśnie, bo zadaje mi podobne obrażenia. No tak, za 7 ci na pewno nie walnęło. Kto tam jedzie na koniku?
No ale ja cię uderzyłem w głowę. Chodzi o to, że nie masz na głowie. Tam biegnie. A w tułów to po prostu słabo idzie. Kto tam za areną biegnie po plaży? Może Wronek. A, Wronek. Żeby tu nie ma. Ale impreza. Ha, dostał dwa. Dostał dwa, a ty nic. A ja. Tam, wypunktuj go tam. Bo kurde, ja go wezmę na cierpliwość, albo na lagnie. Bo muszę łóżko czym prędzej zbudować, bo spadanie z tego dachu będzie powodowało uszkodzenie ciała. Ja w sumie dodaję tobie tylko obrażenia w głowę, dobre. Bo mi jak w ramię wezmę, to ma na przykład 0. Kurczę! Nie trafiłem, no, trafiłem, ale do 0,50. Ale widziałeś ten motyw? Już miałem podbić cię walność i nagle pyk, zadyszka. Nie wiem, wyglądało to dość dziwacznie, ale dobra. Zadyszka. Co? Żeby to psał, to wystąpić. Ale pokręćcie się, tak go będzie. Sędziego używają, to je otarty. To już tam panowie i panie. Nieźle, nieźle. O! Dawaj go kopa. Kurczę, jeszcze mi spadnie. Ale jak leciało, słuchaj. Dobra komedia. I to się nagrywa? No. Jezu, nie. Tutaj dłuższa walka będzie. Dobre, dobre. Rekta będzie szach, wygram z nim. Jak później będziecie sobie oglądali te walki, nie? To zmniejszcie prędkość. Naprawdę zarąbiście wygląda wtedy. Gdy jest on dłuższa będzie. Nie, a to nie musisz w całości, ale widać niektóre szczegóły taktyczne, jak ktoś stosuje. Bo wiesz, tak nie za bardzo zauważasz. Bardziej pokazowo. Tak do 0,5. Naprawdę. Ile kamer się staje z dobry, nie? Tak. Nie, mimo dobrze, wszystko. Więcej widać. I jest ciekawe, wygląda tak bardziej realistycznie. No jeszcze być dwóch sędziów bocznych, wiesz, to byśmy montaż zrobili. Baldi, ty to będziesz gdzieś wrzucał? No, na red tubę wrzucam. O. Teraz ja nic nie widzę. Panie, gdzie pan tu się? Na głowie. Czekaj, cichotka! Panie! Mimo takich różnic tutaj w uzbrojeniu, to równana walka, nie? Nie jest tak łatwa. Ale nic mi to nie daje, mnie tylko to, że nie mogę biegać i może mi uciekać. Myślisz, że nie masz mniejszych obrażeń? No przecież... Mam nie. Sprawdzam ten. To ten. I mam mniejsze. Ja dobrze zadaję obrażenia tylko w głowę. Ty. Czyli ma dobrą, lepszą obronę do tej rzeczy. Tak. No i co? Poleciałem i uderzyłem za jeden, ma nie. Sława prędkość było, bierz zamach. Z obrotu wal. Pół obrotu. Rób 360. Za blisko podchodzi. Chodź tam, wyjdę pół obrotu, bo ten zakaz tak, muszę wygrać. I bijesz po prostu rączką, a nie... Znaczy to wiesz, ciężko określić tutaj, bo niekiedy wiesz... A masz premię za prędkość? Znaczy daje mi premię, mam 30, 24... Prawda broni słaba może to. Ta broń jest słaba właśnie. Miedzi jakiś topór, wiem, ile więcej mi zadawał. Bo toporem zadawałem 11, 12... Ale bo to musisz trafić końcem miecza, wtedy najwięcej zadajesz. Im bliżej masz no. Jelca, to tym też. Mniejsze obrażenia. O, no, 3,50. No to było właśnie ten. A to z góry było. Dobra, ja jestem gotów na walkę. Ja to znaczy kto? Ja to ja. W
Ja też mogę walczyć, jak coś. Ronan. Dobra, Ronan, to ja z tobą mogę walczyć. Dobra, spoko. Oj, kurde, zaraz ja się... Pana 2 następne. Chodźcie, wchodzimy, bo tu będziemy czekać, oni skończą. Dobra, dobra. O! No i czy rzeczywiście może jakąś 2 na 2 by ogarnął, co? No to dawaj, Ronan, we dwóch wejdziemy się do pracy, a oni tam się leją. Dawaj, idziemy. No to cichy. Czarek do formacji, tak? Nie, nie staj się. Nie, czekaj. Runek. Cichy, szybciej się kuruj. Runek. A kto czeka? Ark? No. Dobra, czekaj. To... Dobra. Będę próbował odbić ci... zamieszanie, możemy się grzać. Będę próbował odbić ci mistrzostwo. Okej. Okay. Bo poprzednim razem ci się udało wygrać. Ja jestem gotów. Dobra, my już na żywioł powoli idziemy. Widzę, że już finiszujemy. O, ledwo. Ale to co, już po walkach? Już nie będziecie dalej się bić? Tak, to jeszcze będziemy, bo ja jestem wolny. No my tu się wkażemy. To mi 25 srebrników winny. Cicho. Ja ci jestem winny, oddam ci jak skończę walkę. Okej. Ale to zobacz, to w tej walce zobaczcie... jesteś winny, ja przyjąłem walkę. Przepnęłeś. No tak, ale ja za tylko nie tam stawiałem. Walczący nie może stawiać. Nie fair. To po co ja się tyle męczyłem, żeby go zabić? A zabiłeś go? To Agdo nie skończył walkę, słyszysz? Dobrze, że na tą arenę mam blisko. Gdzie jesteś? Ja tutaj sobie stoję i ten. Koniec skończył walkę, to wtedy, dobra? No, bo to będzie puste pole potrzebne. Dzięki. W tym momencie. Co tu się dzieje? Ale powiem ci, że obrażenia od tego Benkarciego, czy ten, to słabe idą. Jednoręczny miecz ten, to powiem o to, że tu topór wygra. Bo w tej walce. Benkarci to jest jedno dwuręczny, nie? To nie kwalifikuje tak, się jako no do wiem, dwuręcznych. Ale obrażenie naprawdę bardzo słabe tak, ale daje. Słuchaj, ja mam mało tej zręczności. No ja też nie mam tyle dużo siły tego. No ile ma siły? Po 40 zręczności i siły. No, a ja mam 16. I to dzięki bonusowi. No ale to widzisz, to... A nie dzięki bonusowi, 16 ma. Powiem ci, że ta zbroja mnie tylko w sumie ogranicza, bo ten... Bo nie mogę biegać za kimś, nie? Bo jak zacznę biegać, to wtedy od razu malnie padam. Cicho, ja ci buty dawałem? A ty masz tak. To lepiej, że ty masz wytrzymałość. No, ale buty spowalniają. Ty masz dużo wytrzymałości, możesz biegać dużo, uciekać. Ci atakujesz i uciekasz, nie możesz dostać. A ja myślałem, że właśnie, że buty nie spowalniają. No jakby... Same buty nie spowalniają, ponieważ masz bez butów masz minus. Na co? No bez butów masz do szybkości, tam masz jeden minus, nie? Jak jesteś tak, jako ale ja zakładam buty i powiem ci, i szybkość mi spada o jeden. A kto tu walczy w ogóle? Gabryś z tym? Ronan z... i... Dagonem? Gabriel? Ale nie ma szans Madzie z tym. Znaczy on może dużo atakować, bo on ma dużą dużą staminę, czy dużą wytrzymałość. Będzie ale co ma kawalorna w tym? W ekipie. Tyle, że ten miecz jest słaby. Coś po prostu mogło pójść. Gabriel musi atakować. Chyba się pomylił i wyszedł zamiast. Ten miecz prawie nic nie zadaje. Tak, zdążyłem zauważyć. Bo... No, tam zero coś, albo jedynkę ci zadam, a nie. Nie, ten miecz jest dobry, nawet nie jest właściwie. Nie wiem, czy jest akurat dobry. Jednoręczny jest lepszy. Naprawdę, bo powinniśmy się, jakbyśmy mieli jednoręczne, byśmy wykończyli się bardzo szybko. Tak, z tej odległości, co było wieśnie uderzenia. No, to mówię tu. To był też kwestia nauczenia się daną bronią walczyć. Ale tak? Wiesz, to nie wykryjesz kogoś, nie? Aż tak powiedzmy, żeby ten. Ja uderzasz po chwili malnie dojdę im zadziała, bo tu ja atakuję jakby w dół, cały czas gdzieś po górze mi leci, może obniżam postać. Walka tylko na arenie?
A ja mam głowę jeszcze chorą. Mnie atakujesz. Fajnie, mi się podobało. A Balbinia możesz się... okaleczenia tak. leczyć? Dzięki. A miał cię dzięki. Obudź? Mogę. O, to fajnie. Bo mam głowę. Chodź cichy. Głowy jeszcze nie mogę. Dobra, tak. Cichy, 25 srebrnych, tak? Czy... No. Może się odbić twoje mistrzostwo. Zaraz to wygrał, Gabriel. Okej. Okay. Nie no, Gabriel przegrał chyba. Bo ty mam. Dzięki. Ja przegrałem, tak. Nie no, jest różnica, bo ten... Dobra, to wezmę. Toporek chyba, nie wiem jak miecz jednoręczny. Cicho, daj mi ten dwuręczny? No, już się daje. Ale daj, to nie wiesz tego, daj. Gabriel, jednoręczny miecz weź. Albo topór, zobaczcie różnicę. Ty mi się bardzo dobrze walczy. Ale on przydaje małe obrażenia. Już się daje. Prawdziwy dwuręczny chcesz, tak? No. A to ty miałeś dwuręczny, ja miałem ten. Nie, on miał bękarciego. No ja mam bękarciego. A po co mi to dajesz? To masz za wygrany zakład. Nie, no co ty. A macie jakiś miecz dwuręczny? Tak tutaj gdzieś na boku? Zabieraj. To dajcie tu, połamacham. Nie chcesz chwilę. To nie. Zobaczymy. To zaczynamy, tak? Teraz, kto to teraz walczy? Teraz jest walka o mistrzostwo. Kontra cichy, o czempionat. Z miłą chęcią oddam. I zobacz, oni długo nie będą walczyli, mają jednoręczne i od razu. Zobacz, że nam się ten, jak walczyliśmy, nam ta miękka stamina na równo szła z tym. No ty masz rację. Twardą. Masz rację. Dokładnie. W sumie byśmy się mogli pozabijać. Bękarki jeszcze mogę dać. Czy wiesz, gdybyśmy z odpowiedniej długości napierali, to byśmy to załatwili. Nie posiadam. Ciężko jak skłócą. Bękarki jest dwa ręczne. Już dałem temu. Gabrysiowi dwuręczny. Karci? No super. Teraz tak, nie wiem czy można założyć. Był jakiś zakładek? To zdjąć, bo to bez sensu. Nie było. A ktoś coś obstawia kogoś? Ja już nie mam czym. Jak to nie masz czym? Nie, jeszcze mam 10 monet od tego. To ale to zostawiam na później. No, 3 metrowy skrytonita. Nie, Balbinka. Czy miałem krowy jego? Co mi, choć jeszcze my powalczymy we dwóch. Czekaj, muszę się wykurować. Na koniec, ja też się kupię. Gabryś, stawiam 3 krowy, jednego byka na cichego. Na cichego? Ja jedną świnię. Dobra, to ja stawiam 50 dębów na tego. To nie fair. Przyniosę 50 dębów. 50 dębów. Cichy wygrywa. Znaczy nie, a ty na cichego stawiasz, tak? Mhm. To ja na Ronana stawiam ten, 50 dębów. A czemu ty konia zabijasz? Setek. Nie zabija. A ja to jest mój kolega. Jaki ci mój to dobra. Ja pomogę ci go zabić, czekaj. Nie. Ej, sędzia, trochę na bok zejdź. Wy tak latacie w tej z powrotem, są. Bo to chodzi o taktykę. Kadru wychodzicie, no. Ty masz rację, cicho, to ja ci oddam ten miecz. A po co mi on? Dobra, macie kukłę. Ale to nie. Trzymaj. Ja i tak go nie używam, i tak szapnie, ja będę go oddawać. Ozyrys, gdzie tu są jakieś miecze można schować? Do tej szafy? Tak, do tej szafy schować. Ci co już nie będą używać. Ja bym krótki wziął. A, krótki chcesz? Na ostatnią walkę, no. Krótki ten, podejrzewam, że chyba lepiej schodzi właśnie. Z dwoma na nas, z kimi nie można walczyć. Aha. Jak warancie, co? No. A ty to oni też chcesz krótki? Tak, coś to chyba wezmę. Spróbuję, bo po prostu ten... To wrzuci mi też krótki. Zobaczysz różnicę w walce po prostu. Przygrywasz po prostu przez to, że broń jest właśnie zła. Ale on czaszkę wypchnięto. Co tu się zwolniło? Co to było? Chciał z półobrotu walnąć mnie, no. Jakieś lagi przeszkodziły, bo widziałem jak stał przede mną, a później zniknął. Ej, Ronan mi się strajk, informacje wyszli. Gdzie ty jesteś?
Nie no, a kurwa, to ta tarcza mnie tak dociążyła, dlatego tak. Cichotka, ty chciałeś jeden ruch, no, krótki, tak. Aż ciekawe, jak to będzie. O kurna, szermierza nie mam, to się użyję. To stoi kukła. Kurde, walka o mistrzostwo nikt bardzo nie obstawił. No nikt bardzo nie kombinował. No ja obstawiłem, 50 nębów. A, tam. Arunana. Sadzonek czy zasadzonek? Arta. Sadzonek. Nie, pociętych już. Odskubany uchylił się. A to jest, wiesz, to ja mam pod nosem mam 50 dębów, 100. No ale to ja przyniosę, kurna, nie tobie, tylko... Temu. A nie, tobie, dobra. No to zniosę ci i potnę. Do klasztoru zanieś. Oj, skraszowo. Może być do klasztoru. Zaraz wrócę. Nie, weźmy do formacji, żebym widział, co tam się dzieje. Kogo? Ja nie powiem. To mnie. Ale to jak nie czekaj, bo to jak ja ci dodam, to ty ze mną tylko będziesz. No tak. Ej, to... Drage... Gargan. Ten, co jest na pierwszym miejscu. Gargan musi dodać. Gargan, dodaj nas. Próbuję, coś nie działa. O. Czekaj, bo my musimy opuścić. Czekaj, ja wezmę. Opuść formację. No teraz. Już powinno być. Masz? Nie, nic nie widzę. Znowu się coś zrobił. No. Nie, ja cię zaproszę, to ten. Nie będzie wtedy. Venom disconnected from your channel. Life is futile one from the server. Wow, co to za lag był? O, dzięki. Ale mi przywaliłeś. No, mamy porówno, nie? O, chłopaki. O, aha. A teraz nie widzimy ich, jak mają. No się ścięło, coś nie mogłem nikogo dodawać. Tam kurde. Nie widzę ich, ale... Kto tam wygrywa? Albinta, kto tam wygrywa? Nie wiem, ja mam widok z pierwszej osoby bez niczego. A jak oceniasz? Raz ci powiem. Art. Ja mam 15. Cichy jest już czerwony. Gdzie się nawalczył dzisiaj? No, startowałem ze słabym, ale to nic. Miło kończył tamten czempionat. O panie, ale biegnie. No, ale czy nagroda dla czempiona jest wyjątkowa, to lepiej tak nie oddawać miło chęci. No, to może lekko mu nie odda, nie? O, jeszcze mieszką. Zbroja z tego. Z Vostakusa. Zbroja z tego, no. Jak to się nazywa? Z Mitrido. Już się zmęczył. To dużo masz. Nie jest źle, no. Ale się impreza zrobiła, chłopaki. Ej! O ty! I teraz go wal! O, ale cios. Zeryk, nie masz jakiegoś piwka tutaj? Nie ma. To by się lepiej oglądał. Ja mam. Chcesz? No pewnie, dawaj. Weź sobie. To puszkowany niestety. Podaj. A nie takie. Dawaj piwko. Takiego nie mam. O, masz. Chodź, mam. No? Chodź, mam i takie do picia. Wróć, zapomniałem. A widzę. Proszę, masz, banuszek, pij. Dobre. Żłopnę się. Takie lubię. Zimne. Dzięki.
Od razu się lepiej czuję. Nie ma tak. Kuleczka, nie? Co ja muszę zrobić, żeby tego miecza używać? Nie wiem. Młotkiem z ej, toporem musisz. Weź topór z szafy i najpierw toporem na dnia do 30. Uaa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 a
Okay. Ile tam dostałeś tych byków? Jednego byka i trzy krowy. Dobra. Nie, dragon. I co? Dragon. 20. No, dostałem ten, operację i musiałeś pół godziny czekać, nie? Aha, no to czekaj. No. A kto obstawiał? Czekaj, kto Cichy. Walczy? Cichy. No to daję na dragona. Dragon z mieszkiem. No to może być ciekawe. Wygląda ciekawie. Ale pewnie no ale dzień dochodzi do końca, nie? To wiesz, po ciemku pochodnia na plecy i też mam. Że turniej się zrobi. Można wiesz, koksowniki rozstawić, nie? Można, no, znaczy latarnie tu są. Koksowniki byłyby fajne. Ale latarnie jest dają. Trochę mało. Trzeba być na środku warenie koksowników parę postawić. To by było ciekawe. Długo mi zostało. No fakt, dołoży, że dałaby przeżyć. Bez przesady, że ktoś by je zajubał. Na jak? Tylko na czas walki by się zrobił, potem się skasował. Chociażby. Ale w nocy kiepsko by się. Przyszedłby jakiś nowy gracz i gwizdnąłby. Ale wiesz, taki krąg z tych koksowników, a w środku goście walczą, nie? To dopiero. Dobra, starczy. Pytanie jeszcze? A jeszcze 10 minut muszę czekać. No. No. Mieszko na wykończeniu, dragon podobnie. No ale dragon ma troszkę więcej. No. Wygrał? A, z kim? Dragon wygrał. Ciemno się robi. Kurwa, chcesz walczyć? Nie, ja go chciałbym walczyć. Czekaj. No co się robi? Co? Osobowe czy drużynowe robicie? To chyba osobowe chcesz. Urwę walczyć na jedynkę? Dobra, urwę chcę walczyć. Bez różnicy. Dobra. No i zobacz te różnice pomiędzy jednym a dwóm. A, urwę, stop! Do drużyny. Zobaczymy, co tam nie zobaczę. Jest w drużynie. Jest. Jest? Dobra. Ja. Jestem. A go nie widzę. A, widzę. To już nad tobą jest. Okej. Okay. No to mamy prawie półtorej godziny walk. O, nie trafiłem. Będzie krótki filmik na YouTube'a. Krótki? To będzie pociąć. No, trzeba będzie usiąść trochę. Dobrze, że nie mam żadnego programu do tego. Po prostu wrzucisz. Wrzucę i tyle. Na YouTubie można pociąć, tam też są narzędzia chyba, nie? Można sobie tam. No, powiedzmy. Zależy kto co potrzebuje. I podstawowe są, nie? Dziada stał. Kobietę bije jeszcze nie. Nie ulecie cię po walce. Nie dostaniesz nagrody. Ja nie ty też kobietę biłeś. Ja? No, gdzie tam? Tak! Ja ją tylko delikatnie klepałem po tylnej części ciała. Tak, po plecach. Pewna kultura. Bo... Tak. On ją tylko klepał. Tak. Brutalna, masz dać kobiecie wygrać. Ale śmiechy na to zobaczcie. Miło spędzone półtorej godziny według mnie. No pewne. To się napiłem porządnie. Nie, nie,
Chyba, że Jacka nie ma. Chłopaki, mam pytanko. Wy zarządzacie tą stronką światgotika.pl? Wie się to? Szkoda, że Ruska nie ma. Tak. Może tam by jakiś ranking w ogóle ogłosić, tak, do tej areny? No, zastanawiałem się właśnie. No spoko. Ranking w sensie, co byśmy zrobili? To wygrywa, tak? No na przykład wie, podawać kto w tym tygodniu ma pierwsze miejsce i tak dalej. No można, pewnie. Ile wygranych? To nie wiem, czy chcemy jako posty to wrzucać, czy na przykład w kalendarzu, w sensie można tak robić, będzie najprościej chyba, nie? Wpis do kalendarza. W sumie. Jeżeli sobie patrzysz kalendarz, na przykład, nie wiem, w sobotę 6 maja. Ale też przydałoby się na forum, bo nowe osoby wezmą, zajrzą na stronę, to niekoniecznie zajrzą do kalendarza, tak? I w przeszłość jeszcze. No właśnie. Tego można na forum, pewnie, oczywiście. No, i tu, tak? Macie, może dostęp do forum trzeba pakować. Można dać tylko takie podsumowanie z opisem, a na forum można pisać tam na okrągło coś fajnego. Dokładnie. Można w ogóle wątek założyć w walki na arenie. O, cichy dał radę. Zaraz wracam, idę na bok się obrać. Sędzia w końcu się wkurzył. Nie wiem, bo nie widzę. To nie jest sędzia, to jest ten, to jest lekarz. Ale normalnie, maksymalnie ile masz? 100. Dzisiaj jest ostry dyżur. Tak. Tylko kto będzie leczył teraz, jak padnie, nie? A w tym zamku w środku coś stawialiście? Jest tam coś zwiedzać? Ale w środku, za murami. No wejdź pewnie. No to tam jest do, w sumie tam będzie taki... na turnieje konne chyba. To jest arena, po prostu wielka. Aha. Tam jest na konne turnieje. No widzę, no dobra. Wiem, że coś do zwiedzania jest. No, to może możesz przelecieć się naokoło. Dam płatę na zamek, można wejść 5 zł. 5 zł.